godziny spędzone na boiskach do siatkówki, długie treningi, dieta i wyrzeczenia. Tak wygląda rzeczywistość nie tylko zawodowych siatkarzy, ale również młodzieży, która stawia pierwsze kroki. O ile ważny jest sprzęt i odpowiednie warunki do treningów, to też samodyscyplina i wsparcie bliskich odgrywają ogromną rolę. W Zabrzu z udziałem najbardziej utytułowanego polskiego siatkarza ubiegłego roku, Bartosza Bednoża, otwarto dzisiaj wyremontowaną salę do siatkówki. Karolina Komada. Bartosz Bednoż pochodzi z Zabrza, ma 29 lat i już wiele osiągnięć na swoim koncie. Został uznany za najbardziej utytułowanego siatkarza 2023 roku. W ciągu minionych 12 miesięcy przyjmujący wywalczył ze swoją drużyną aż 7 medali. Najwięcej tytułów ze wszystkich polskich siatkarzy. Jakoś z podstawówki tutaj były zajęcia i pamiętam, że przyjeżdżałem i to też było chyba 2 razy w tygodniu tylko. Grał na różnych boiskach na świecie, ale swoją karierę rozpoczął tutaj. To właśnie na hali Mosir stawiał pierwsze kroki. Tutaj jak już zacząłem mieć tą taką, powiedzmy, zajawkę na tą siatkówkę, to tutaj przyjeżdżałem na treningi i no, pamiętam doskonale tą halę, jak ona wyglądała, zresztą możemy sobie zobaczyć na zdjęciach, które tutaj widnieją. I niezmiernie cieszę się, że taka zmiana tutaj nastała, bo to jest bardzo ważne. Mam nadzieję, że to troszeczkę bardziej przyciągnie też młodzież, bo tamta hala mogła troszeczkę odstraszać, a ta myślę, że będzie przyciągać. I kawał roboty tutaj został wykonany, żeby to wszystko tutaj skonstruować i ten parkiet położyć, ale no świetna robota, bo taki parkiet jest po prostu niezbędny w dzisiejszych czasach do tego, aby można było sobie komfortowo trenować. W osiągnięciu sukcesu ważne jest też wsparcie trenerów, a także samodyscyplina i chęć do trenowania. Gdy takie osoby się pojawiają z taką iskierką, trzeba dawać im jeszcze więcej możliwości. Natomiast czym się wyróżniali? Wie pani co, na pewno każdy z nich wyróżniało się determinacją w działaniu. Pokazywali na każdych treningach, że chcą więcej, chcą dalej, chcą wyżej i należy im utorować drogę ku sukcesowi. Taką pomoc otrzymał również Szymon Maćkowiak, atakujący z Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla. Mimo że Szymona przygoda z siatkówką rozpoczęła się kilka lat temu, to jego rodzice już zauważają wiele zmian. Stał się samodzielny. No, on w wieku 15 lat trafił do bursy, musiał tam samodzielnie egzystować, można tak powiedzieć. Bardzo się usamodzielnił, zrobił się taki bardziej dojrzały. No myślę, że tych wiele takich. Zyskał też dużo wytrwałości, takiej woli walki. Widzimy, że właśnie, że ten sport utrwalił w nim to, że warto i żeby czerpał z tego inspirację. Czerpać inspirację może też zabrzańska młodzież korzystająca z hali Mosir w Zabrzu. Sala do siatkówki została wyremontowana za około 900 tysięcy złotych. Projekt został sfinansowany przez Ministerstwo Sportu, a także środków własnych Zabrza. Mamy ambitną młodzież. Mamy właśnie to, co najważniejsze, tych, którzy nas promują w całej Polsce, a często również poza jej granicami. Dlatego myślę, że radni zrozumieli to, że kolejna sala nam jest potrzebna. Tym razem sala do siatkówki. Nowoczesna sala do siatkówki z wymienionym parkietem, oświetleniem LED, pomieszczeniami dla trenerów ma zachęcić zabrzeńską młodzież do rozpoczęcia przygody z tym sportem.